Dzień dawcy szpiku w gminie Szemut, czyli ponownie bezinteresowna pomoc w ratowaniu czyjegoś życia. W niedzielę na terenie dwóch szkół w Szemudzie i Kielnie oraz na terenie hali sportowej w Bojanie miała miejsce akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku w bazie DKMS pod hasłem Pomóż Marcelowi i innym. Zorganizowana została przez jednych z rodziców, których synek chory jest na białaczkę i jest w trakcie poszukiwań dawcy. Jesteśmy załączeni do programu, tak, szpital we Wrocławiu zajmujący się takimi przeszczepami najmniejszych dzieci, tak, szuka nam dawcy. No, kwestia znalezienia dawcy to jest gdzieś w granicach około 2 miesięcy, tak. Miejmy nadzieję, że ten dawca jest, a my po prostu szukamy dla innych, tak, potrzebujących. Nie pomagamy tylko mojemu dziecku, tak. Komórki macierzyste są wykorzystywane w wszystkich innych metodach schorzenia krwi, tak. To nam pomagają, a my w zamian chcemy też pomóc innym, tak? I na tej zasadzie to polega. O tym, że trzeba, warto pomagać naszym mieszkańcom, nie trzeba wiele powtarzać. Jesteśmy w końcu też przodownikami w organizowaniu akcji krwiodawstwa. DKMS to międzynarodowa fundacja, której oddział na terenie Polski istnieje od 2008 roku. Ma on za zadanie poszukiwanie i pozyskiwanie potencjalnych dawców krwiotwórczych, komórek macierzystych i szpiku na całym świecie. Polska pod względem liczebności dawców kształtuje się na chlubnej 3. pozycji w Europie i 6. w świecie. To jest potrzebne dla ludzi, tak? I tyle, nie? No, trzeba być po prostu świadomym tego i jeżeli jest możliwość, no to oddawać. To nic nie kosztuje, to nikogo nie boli. Wcześniej słyszałam o fundacjach, które pomagają chorym dzieciom, które po prostu chorują na raka kości, ale do tej pory nie byłam dawcą. Wielokrotnie gdzieś tam w telewizji można zauważyć, że są tego typu akcje przeprowadzane, tak? Więc na pewno temat znany. Bardzo się cieszę, że ta forma pomocy też zawitała do nas, do gminy Szemut, do Bojana. I jak widać, ludzie odpowiadają na to bardzo chętnie. Myślę, że jest dużo dobra w ludziach i chcą się dzielić tym, czym mogą. Aby zostać dawcą, wystarczy albo zauczestniczyć w podobnych akcjach, tak jak ta, która miała miejsce w gminie Szemut, lub też na przykład za pomocą strony www.dkms.pl zapoznać się z informacjami, zamówić pakiet rejestracyjny zawierający formularz i pałeczki do samodzielnego pobrania wymazu. Pomóż zatem Marcelowi innym.